Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Mimo fali krytyki nie ustają prace nad ratyfikacją konwencji przemocowej Rady Europy. Po południu Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzy projekt ustawy, który upoważni prezydenta do podpisania dokumentu. Jutro w sprawie kontrowersyjnej konwencji spotkają się trzy kolejne komisje. Sprzeciw wobec konwencji Rady Europy narasta. Przeciwnicy dokumentu podkreślają, że choć w nazwie mówi on o przeciwdziałaniu przemocy, w rzeczywistości jego cel jest zupełnie inny. Akt otwiera furtkę ideologii gender, która jest niezwykle szkodliwa dla wspólnoty, jaką jest rodzina. Ten dokument upatruje źródeł przemocy zupełnie nie tam, gdzie powinien. Według konwencji przemoc dotyka kobiety, dlatego że są kobietami i dlatego, że zachowują się jak kobiety. Tak naprawdę z ochroną kobiet ona ma no nie do końca wiele wspólnego, dlatego że na gruncie konwencji za kobietę będzie uważany mężczyzna, który będzie podejmował się kobiecych ról społecznych, czyli tak naprawdę mężczyzna o kobiecym genderze. Przepychaniu tej niebezpiecznej i spornej w wielu punktach z polskim prawem konwencji, jak podkreśla dr Joanna Banasiuk, z pewnością sprzyja niedokładne przełożenie tekstu na nasz język ojczysty. W obiegu funkcjonują co najmniej dwa tłumaczenia, które są niespójne i operują różnymi pojęciami, między innymi kardynalnymi tak naprawdę dla znaczenia dokumentu Rady Europy. Przykładowo tam jest w jednym dokumencie jest mowa o płci w sensie biologicznym, w drugim dokumencie w tym samym miejscu jest mowa płci społeczno-kulturowej. Ratyfikacja dokumentu może przyczynić się do poważnych zawirowań w świecie wartości etycznych i rodzinnych. Na to nie możemy pozwolić. Swój sprzeciw wobec ratyfikacji konwencji można podpisać na stronie www.konwencjinie.pl. A teraz o najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Jak alarmują eksperci, ścieki z sanatoriów zagrażają środowisku. Po zabiegach leczniczych trafiają one do odpadów komunalnych. Kontrolerzy wykazali negatywne zachowania w czterech gminach uzdrowiskowych: Busku Zdroju, Krynicy Zdroju, Solinie i Jeleniej Górze. Skontrolowane gminy uzdrowiskowe oraz ich przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie dbały o odpowiedni sposób odprowadzania i pozbywania się ścieków po zabiegach sanatoryjnych. Chodzi o siarczane i chlorki pochodzące z zakładów leczniczych, które nieodpowiednio odprowadzane niszczą kanalizację i degradują środowisko. Część ścieków pokąpielowych rzeczywiście można zaliczyć do mało inwazyjnych i w kontrolowany sposób wpuścić do kanalizacji komunalnej. Jednak bezpiecznie dla środowiska można to zrobić dopiero po odpowiednim przebadaniu próbek tych ścieków. Nasza kontrola wykazała, że są uzdrowiska, które tego nie robią, uznając błędnie, bez żadnych podstaw i ekspertyz, ścieki pokąpielowe za zwykłe ścieki komunalne. Tylko w Ciechocinku i w Solcu zbudowano odrębne sieci kanalizacyjne utylizujące ścieki pokąpielowe. W Polsce funkcjonuje 45 uzdrowisk. Z roku na rok z ich usług korzysta coraz więcej kuracjuszy. W 2012 roku było to już ponad 670 tysięcy osób. Ministerstwo Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół oraz urzędnicy utrudniają rodzicom odroczenie obowiązku szkolnego sześciolatków. Tymczasem według prawa, jeśli rodzice uznają, że ich dziecko nie jest gotowe do podjęcia nauki w szkole, mogą się udać do poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię o odroczeniu. Tu jednak zaczyna się szereg problemów. O sprawie napisał nasz dziennik. Samorządy, które muszą zapłacić za naukę w przedszkolu lub zerówce, wolą, aby dzieci szły do podstawówki, za którą płaci budżet państwa. Niektórzy dyrektorzy kwestionują opinie z prywatnych poradni. Inni uznają, że odroczone mogą być tylko dzieci niepełnosprawne. Przesuwane są także terminy wydania opinii tak, aby rodzice nie zdążyli odroczyć dziecka. To tylko niektóre z przeszkód stawianych w takich przypadkach. Jak mówi Karolina Elbanowska, prezes Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, na publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne wywierane są naciski ze strony władz gminnych oraz ze strony Ministerstwa Edukacji, żeby nie wydawały lub wydawały jak najmniej odroczeń dzieciom sześcioletnim. Trudniej jest w tym roku odroczyć dziecko sześcioletnie niż dziecko siedmioletnie jeszcze kilka lat temu. Najczęstszym problemem, z jakim spotykają się rodzice, to jest odsyłanie ich po diagnozę dopiero
po maju. Czyli wiadomo już, że takie dziecko, które pójdzie do poradni dopiero w maju, nie dostanie się do przedszkola, dlatego że rekrutacje zaczynają się właściwie już teraz. Naprawdę ani Ministerstwo Edukacji, ani kuratoria nie śpieszą się z tym, żeby pomóc rodzicom, nawet poinformować ich o tych prawach, które im przysługują. Liczba rodziców, którzy chcą odroczyć obowiązek szkolny swojego dziecka, z roku na rok wzrasta. Wszelkie informacje na temat odroczenia i praw, jakie przysługują rodzicom, można uzyskać na stronie internetowej www.rzecznikprawrodziców.pl. O talencie aktorskim studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przekonali się już nie tylko mieszkańcy Torunia, ale także innych miejscowości naszego kraju. Zdolna i pełna zapału młodzież podróżuje po Polsce, prezentując przygotowane przez siebie filmy pod tytułem Brat naszego Boga. Widowisko zyskuje coraz szersze grono widzów. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej po raz kolejny zaprezentowali przygotowany przez siebie film pod tytułem Brat naszego Boga, oparty na dramacie Karola Wojtyły. Tym razem miało to miejsce w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Liczna widownia była pod wielkim wrażeniem zarówno sztuki aktorskiej, jak i autentyzmu młodzieży. Już niebawem, bo 9 marca, młodzi ludzie z toruńskiej uczelni zaprezentują się w Wejherowie. Wspomniany materiał filmowy zostanie przedstawiony w Filharmonii Kaszubskiej. To niezwykle ważne wydarzenie, jak podkreśla pan Jarosław Kierznikowicz, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jesteśmy świadomi, że sztuka polska, kultura polska jest obecnie leciutko może zaniedbana, dlatego chcemy tym spektaklem, tym widowiskiem przybliżyć państwu właśnie tę tematykę, gdzie Polacy występują, gdzie Polacy poświęcają swoje życie. Prezentacja sfilmowanej sztuki Brat naszego Boga przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Wejherowskim Centrum Kultury nie byłaby możliwa, gdyby nie życzliwość wielu osób. Tu jest zasługa wielu osób, między innymi również Akcji Katolickiej, wraz z którą właśnie to realizujemy. Mamy akurat to szczęście, że miejscowe władze, tak samo miejskie, jak i powiatowe, są bardzo przychylne, by promować tego typu wydarzenia. Myślę, że będzie to wydarzenie, które na długo zagości w naszej pamięci. A więc nie pozostaje nic innego, jak zachęcić wejherowskie społeczeństwo do udziału w tej inicjatywie. A teraz Ukraina. Przedstawiciel OBWE poinformował, że ostatnie porozumienie rozejmowe znacznie zmniejszyło intensywność wymiany ognia na wschodniej Ukrainie, chociaż wciąż zdarzają się jego naruszenia. Najpoważniejsza sytuacja panuje w rejonie miasta Debalcewe i lotniska w Doniecku. Kolejne tragiczne wieści docierają także z Charkowa. Tam zmarła czwarta ofiara zamachu terrorystycznego, do którego doszło w niedzielę podczas marszu pokojowego z okazji pierwszej rocznicy zwycięstwa tzw. rewolucji godności. Na Ukrainie w dalszym ciągu jest niespokojnie. Zgodnie z zawartym porozumieniem separatyści zaczęli wycofywać ciężki sprzęt z rejonu walk. Jednak ukraińskie Ministerstwo Obrony podaje, że rebelianci nadal ostrzeliwują pozycje żołnierzy w Donbasie. Przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uważa natomiast, że zawarty w Mińsku rozejm osiągnął cel w postaci obniżenia poziomu wymiany ognia wzdłuż linii frontu. Obserwatorzy tej organizacji informowali jednak o licznych naruszeniach porozumienia, m.in. na południu oraz o incydentach w rejonie miasta Debalcewe i lotniska w Doniecku. Wygląda na to, że rebelianci wcale nie chcą wstrzymania ognia i nie szykują rozwiązań pokojowych. Mira nie będzie, to liczne moje opinie. Nie będzie pokoju, to jest moja osobista opinia. Nie chcę pokoju, chciałbym rozprawić się z władzą wojskową w Kijowie, w Białym Domu, za cierpienie, które przynieśli tej ziemi, tym cywilom i wszystkim ludziom. Zdaniem prorosyjskich separatystów należy dalej prowadzić działania zbrojne i dążyć do wcielenia zajętych terytoriów do Rosji. Coraz częściej takie głosy słychać od steroryzowanych mieszkańców. My wszyscy jednakowo Ukraińcy, tak? I wdruch przychodzą nasi. Wszyscy jesteśmy równi, prawda? I nagle nasi bracia, którzy żyją w innym regionie, przyszli i rozpoczęli ostrzał. Dlaczego? Za co? Jeśli ludzie nie chcieli być częścią tego społeczeństwa, to sytuacja ta powinna być rozwiązana przez dyplomację, a nie działania wojskowe. Wysyłanie ludzi do zabijania jest naprawdę przerażające. I jak to się skończy? To jest trudne do wyjaśnienia. Ludzie po prostu stracili człowieczeństwo. Nie powinno się traktować ludzi w ten sposób. Zniszczyli wszystko. Bomba zniszczyła wszystko.
Nie możemy pracować, nie mamy nic do jedzenia. Potrzebujemy pomocy humanitarnej. Dziś o godzinie 11 we francuskiej stolicy ma dojść do spotkania tzw. czwórki normandzkiej na szczeblu szefów dyplomacji. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Ukrainy, Rosji i Francji mają rozmawiać o wdrożeniu i przestrzeganiu porozumień z Mińska, które oprócz rozejmu przewidują też m.in. wycofanie ciężkiej broni. Natomiast o godzinie 15 przewodniczący Parlamentu Ukrainy spotka się z członkami Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. A teraz Nigeria. Kolejna dziewczynka wysadziła się w powietrze. Do zdarzenia doszło na zatłoczonym rynku w mieście Potiskum. W samobójczym zamachu bombowym zginęły 4 osoby, a 46 zostało rannych. Dwa ostatnie zamachy wpisują się w serię ataków dokonywanych przez dżihadystów z Boko Haram. Dziewczynka w wieku około 10 lat dokonała samobójczego zamachu bombowego w północno-wschodniej Nigerii. To już drugi taki zamach w przeciągu tygodnia. Ostatnie wydarzenia wzmogły obawy, że Boko Haram może zacząć wykorzystywać uprowadzone w ubiegłym roku uczennice do dokonywania samobójczych zamachów. W ostatnich miesiącach islamiści wykorzystywali już dziewczęta i młode kobiety do dokonywania takich ataków na placach targowych, stacjach autobusowych i innych ruchliwych miejscach publicznych. Jednak samobójczyni, która dokonała ostatniego zamachu, wydawała się o wiele młodsza. Dotychczas nikt nie przyznał się do zamachu. Tymczasem niebezpiecznie wzrasta liczba dżihadystów w Europie. Europol zna tożsamość 3000 islamistów, którzy przyłączyli się do bojowników walczących w Syrii lub Iraku. Większość z nich uległa skrajnej radykalizacji i po powrocie do Europy może dokonywać zamachów, przestrzegł szef Europolu. Dżihadystów może być w rzeczywistości ponad 5000. Znaczna część europejskich bojowników pochodzi z problematycznych grup społecznych, organizacji przestępczych, rozbitych rodzin i biednych dzielnic. To zazwyczaj młodzi mężczyźni, choć przybywa kobiet przyłączających się do walczącego w Syrii i Iraku ugrupowania Państwo Islamskie. Europol na bieżąco zbiera informacje, które grupy rekrutują bojowników, kto za to płaci i kto zajmuje się przemytem chętnych do Syrii. To wszystko w tych informacjach dnia. Na kolejne zapraszam o 12:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Czas na prognozę pogody. Zapraszam. Czeka nas pochmurny i deszczowy dzień. W kraju na ogół zachmurzenie duże i całkowite. Przejaśnienia możliwe głównie na Pomorzu i zachodzie Polski. Przed południem na wschodzie i północnym wschodzie zanikająca mżawka. Wieczorem kolejna strefa deszczu wkroczy od Śląska i Małopolski, obejmując centrum i Mazowsze. W dzień na termometrach od 6 stopni na północy do około 11 w rejonie Podkarpacia. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie rosło. Barometry wskażą około 1006 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę, a przed nami szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.